Podczas ostatnich 4 dni festiwalu Szpak nie tylko bawił, ale i dystansował Szczecinian. Dajmy sobie luz. Wyluzujmy się, uzbrojmy się w dystans do siebie i tego, co nas otacza, tego, co się mówi o nas i tak dalej, będzie żyło się lepiej. Tematem tegorocznego finałowego widowiska była uroczystość wręczenia kluczy do mieszkań komunalnych na nowym osiedlu przy ulicach Dystansu 1 i Frustracji 2. Na scenie pojawił się wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski w roli marszałka oraz zastępca prezydenta miasta Szczecin Krzysztof Soska w roli kierownika TBS-u. No w ogóle w konkursowe kabarety stand-uperzy, to był strasznie wysoki poziom. Ja szczerze mówiąc nie wiedziałam, na kogo mam głosować. Było dużo śmiechu. Ja już dzisiaj nie miałam siły się śmiać, a no i finał też był rewelacyjny. No pan Ireneusz Krosny, poprzeczka po prostu. Tak, myśmy pierwszy raz widziały Mima na żywo w akcji, a same się tego powoli zaczynamy uczyć i po prostu wiemy, jak to jest trudne, więc patrzenie na to z pierwszego rzędu i siedzenie praktycznie przy tym wszystkim i oglądanie tego, no chciałybyśmy poznać warsztat. Zgodnie z konwencją w scenariusz finałowego koncertu wplecione zostały fragmenty konkursowych występów laureatów. Mi się wydaje, że PKP uczy nas, że nie liczy się cel, tylko droga. Siódmego Szpaka wygrał Karol Kopiec, a nagrodę publiczności zgarnął kabaret 44200. Wyróżnienie jury wiele dla nas znaczy, ale jednak ta nagroda publiczności, powiedzmy któraś, która nam już się przydarzyła, to jest pewien wyznacznik tego, że po prostu ludzie nas lubią, także bardzo, bardzo to cenimy. Gwiazdami koncertu finałowego byli kabaret Jurki i Ireneusz Krosny oraz kabaret Słuchajcie. Dziecko zostawiłam z mężem i naprawdę wybawiłam się świetnie. Za rok wezmę męża i dziecko pewnie będzie większe i zostawię je z kimś innym.